Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Ci, którzy nas oglądają, to widzą, że tutaj wszystko właściwie jeszcze jest niezapięte. Na ostatni guzik to ostatnie zapięcie, czyli usiadł pan poseł Paweł Kowal. Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy, witam tych, którzy nas oglądają w różny sposób. Spotykamy się w tym roku po raz ostatni, ale nie wiem, czy wystarczy czasu na podsumowanie, bo tematów bieżących jest bardzo dużo. A naszymi gośćmi są posłanka Wanda Nowicka, Nowa Lewica, Klub Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymieniony już Paweł Kowal, szef Komisji Spraw Zagranicznych Koalicja Obywatelska. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Poseł Mirosław Suchoń, szef klubu Polska 2053 Droga. Dzień dobry. I wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Proszę państwa, co w tym momencie wiemy na pewno na temat obiektu, który wtargnął wczoraj w polską przestrzeń powietrzną? Czy coś pozostaje niewiadomą? Bo sądząc po tym, że już jest nota dyplomatyczna, został wezwany chargé d'affaires Federacji Rosyjskiej, to wygląda na to, że wszystko jasne, ale czy ten obiekt jest znaleziony, czy nie znaleziony, profesor Andrzej Zybertowicz? Czy mamy pewność, właściwie co się wydarzyło i dlaczego? Nie, nie ma pewności, czego dowodzi to, że o ile wiem, nadal trwają sprawdzenia, czy przypadkiem jakieś pozostałości tego obiektu nie zostały na terytorium Polski. Jaką pan ma tutaj hipotezę, panie przewodniczący? Zwracam się do pana posła Kowala. Czy to jest tak, że ten obiekt znalazł się na polskim terenie przypadkowo, ponieważ są wzmożone działania wojenne w Ukrainie, jest rosyjski ostrzał rakietowy, niespotykany od kilku miesięcy i to jest po prostu taki, że tak powiem, odprysk? Czy to jest straszenie Polski? Wczoraj w nocy to był największy atak rakietowy na Ukrainę od 24 lutego. W związku z tym też nastąpił incydent na granicy z Polską. Poważny incydent. Reakcja właściwa, opinia publiczna poinformowana. Być może to była prowokacja. Mógł być też przypadek. W każdym wypadku Federacja Rosyjska powinna usłyszeć od nas twardy protest, ponosi za to odpowiedzialność. Nawet jeśli to jest przypadek, nie działanie celowe. No przypadek w tym sensie, że oni prowadzą działania wojenne. Tak, tak, ale co innego jednak jest, jeżeli kontynuują wojnę z Ukrainą, wiemy już wszystko na ten temat, jaka jest ta wojna i że to jest wojna zupełnie, o ile wojna może być sprawiedliwa, niesprawiedliwa, zgodna z prawem czy nie. No to tutaj są wszelkie granice przekroczone, no ale jednak to jest coś innego. Zaczepianie państwa natowskiego, a przypadkowy. Każdy z takich incydentów może być przez Rosję przedstawiany na przykład na arenie międzynarodowej jako przypadek. My musimy traktować wszystkie tego typu sytuacje jako akty agresywne wobec Polski i w taki sposób reagować. To jest jedyne, co jest możliwe. A analitycznie patrząc, w najbliższych latach takich sytuacji będzie więcej na granicy z Polską, na granicy z Finlandią, na granicy z wszystkimi państwami na wschodzie NATO i Unii Europejskiej. To jest metoda działania Rosji. Trzeba być absolutnie przeczulonym, wyczulonym, ostro reagować na każdy taki przypadek, bo każdy brak reakcji lub jakąkolwiek wątpliwość Putin będzie traktował jako słabość. A jak jest właśnie, tutaj już Paweł Kowal powiedział, że wszyscy zareagowali tak jak trzeba. Jaka jest państwa ocena? Wszystko było tak jak trzeba, jeśli chodzi o reakcję ze strony polskiej? Tak, no przede wszystkim wydaje się, że bardzo ważne jest, że właściwie opinia publiczna jest informowana od samego początku. I oczywiście nie jest wiadomo, tak jak powiedział mój przedmówca, jakie ostatecznie przyczyny, czy tak zwany wypadek przy pracy, jeżeli wojnę można uznać za pracę, czy rzeczywiście intencjonalne działanie po to, żeby nam pogrozić palcem i powiedzieć uważajcie, wy jesteście tutaj blisko i takie incydenty mogą się nasilać. Ale najważniejsze, i to wymaga oczywiście badania, tego się nie da z dnia na dzień ocenić. Natomiast to, co ważne, no przede wszystkim informacja jest dostępna. To, co wiemy na tę chwilę obecną, to też o tym ludzie są informowani. I w związku z tym myślę to, co jest ważne, żeby jednak też zapobiegać jakiejś panice, bo jeżeli to było działanie intencjonalne, to na pewno ono było również wymierzone w
społeczeństwo, żeby ludzie się bali, że takie incydenty mogą się powtarzać, mogą się nasilać i mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzi. Przecież już, prawda, w Przewodowie, pamiętamy, zginęły osoby. Tam była sytuacja tragiczna, później była rakieta pod Bydgoszczą, także... Tak, było tych incydentów, było sporo. Więc wydaje się, że na chwilę obecną sytuacja jest opanowana, natomiast wymaga to oczywiście zbadania, wymaga to oczywiście wzmacniania naszej obrony przeciwlotniczej, bo jak wiemy, to tutaj nie dostaliśmy, można powiedzieć, w spadku po poprzednikach jakiejś mocnej ochrony, więc tutaj rzeczywiście działania są potrzebne na przyszłość, dlatego że, no, że niestety jesteśmy krajem frontowym i z wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Jarosław Sellin, jak to jest z tym spadkiem po poprzednikach, o którym powiedziała pani marszałek Wanda Nowicka? Jesteśmy nie tylko krajem frontowym, ale jedynym państwem, które graniczy bezpośrednio z dwoma wojującymi ze sobą stronami, czyli z Rosją i z Ukrainą. I oczywiście przy takiej intensywności tych działań wojennych nie sposób uniknąć tego typu incydentów. One się zdarzały w przeszłości. Niestety były wykorzystywane przez ówczesną totalną opozycję do atakowania polskiego rządu, zamiast się skupiać wokół polskiego rządu i pokazywać jakąś jedność. To wtedy to było politycznie wykorzystywane do ataków. My tak się nie zachowujemy, bo rzeczywiście... Ale co pan mam na myśli? No wtedy żądania różnych dymisji, opowiadania ale o tym, wtedy, że nie jesteśmy przygotowani. Ta rakieta była pod Bydgoszczą znaleziona? I ten Przewodów również, że nie jesteśmy przygotowani, że rzekomo nie działa polskie wojsko, że system obrony przeciwlotniczej jest dziurawy i tak dalej, i tak dalej. No, wykorzystywano to po prostu politycznie, a tak nie należy się zachowywać i my teraz dajemy świadectwo tej odpowiedzialności, że się właśnie tak nie zachowujemy. Bo rzeczywiście jest tak, że w sytuacji takiej wojny i takiego ataku, pan poseł Kowal ma rację, bo tak też Zełenski mówił, że to był największy atak rakietowy od początku wojny, która się toczy przecież od 2 lat. Około 120 rakiet wystrzelono. To była prawdopodobnie rakieta manewrująca, więc pod pełną kontrolą Rosjan, którzy chyba świadomie ją wprowadzili na terytorium Polski, a potem ją po prostu wycofali. Przepraszam, ja tylko dodam, że po posiedzeniu BBN-u usłyszeli dziennikarze, że to była prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Nie wiem, czy wtedy ta nazwa została wymieniona, ale w każdym razie to zostało rozszerzone przez różne portale. Że rakieta, która najpierw latuje, a potem zawraca, no to prawdopodobnie jest jednak rakieta manewrująca. I musimy się z tym po prostu liczyć, bo przed nami bardzo ciężki rok, 24. Nie wiadomo, jak ta wojna dalej się potoczy. Jesteśmy pełni niepokojeni. Jeszcze o tej wojnie chciałabym chwilę porozmawiać, ale wszystko było tak, jeśli chodzi o informacje tym razem? Jeśli chodzi o informacje, nie wiem, bo cały czas nie mamy jednak odpowiedzi na pytanie, czy coś nie spadło na terytorium Polski. Właśnie czytam, że zostały podjęte decyzje o wysłaniu 500 polskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do przeczesywania terenu i poszukiwania na południowy wschód od Zamościa terenu, żeby sprawdzić, czy coś jednak na terytorium Polski nie spadło. Więc wszystkich informacji nie mamy. Ale nie czepiamy się, czekamy cierpliwie na te informacje. To myślę, że nie ma gwarancji, że nawet jak coś spadło, to zostanie znalezione. I uważamy, że w takich sytuacjach nie należy się sobie do oczu rzucać. Ani opozycja w stosunku do rządu, ani rząd w stosunku do opozycji. Troszkę się już pan, były wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak już na początku wczoraj rano się troszkę rzucił. Troszkę się rzucił, że nie ma informacji. Nie, bo przypomniał coś, co warto było przypomnieć, że w sytuacji, kiedy my rządziliśmy i takie incydenty się zdarzały, to żądano dymisji ministra obrony. Czyli osłabienia w takim newralgicznym, ważnym, delikatnym momencie osłabienia napisał państwa. Napisał, że nie ma informacji, ale już była ta informacja, więc troszkę się spóźnił. Mirosław Suchoń. Wszystko, jeśli chodzi o to, co było po stronie polskiej, wszystko było tak, jak należy w takich sytuacjach postępować według pana? No, cała ta sytuacja pokazuje, że wreszcie mamy ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który dobrze realizuje swoje zadania. Bo przecież to, co było jeszcze niedawno, przyprawiało wszystkich o ból głowy. I tutaj kamyczek do ogródka pana posła Sellina. Panie pośle, przecież wczoraj państwa partia próbowała zrobić z tego sprawę polityczną, tylko wtedy, kiedy staliście na konferencji prasowej i rzekomo nie było tej informacji, co próbowaliście na tej konferencji prasowej przekazać, to ta informacja już była w mediach, już była
bardzo konkretna, podana, więc myślę, że po prostu to był kapiszon. No, dokładnie, to pani redaktor wcześniej powiedziała, więc to był z waszej strony kapiszon. Dzisiaj robicie dobrą minę do złej gry, ale prawda jest taka, że od 15 października wszystko się zmieniło. Przewodów, przypomnę, że wtedy, kiedy państwo już mieli informację o tym, że ta rakieta spadła, wchodziliście na posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i nawet nie zająknęliście się, że takie zdarzenie miało miejsce. Poinformowali opinię publiczną Amerykanie, a nie Ministerstwo Obrony Narodowej. O Bydgoszczy w ogóle żeście nie poinformowali. Dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem wtedy, kiedy ta rakieta została znaleziona, części zostały znalezione przez przypadkową osobę w lesie. Więc to, co się wczoraj stało od samego początku, od momentu, zanim jeszcze doszło do tego wydarzenia, bo przypomnę, że kluczowe było podniesienie poziomu gotowości polskich sił zbrojnych, wtedy, kiedy informacje o możliwości ataku na Ukrainę do nas dotarły, wtedy została podniesiona gotowość polskich sił zbrojnych. Dzięki temu reakcja była natychmiastowa. Dokładnie wiedzieliśmy, śledziliśmy jako państwo, jako siły zbrojne przebieg tego wydarzenia. Zostały Ale podjęte... Przepraszam, panie przewodniczący, w poprzednich przypadkach, może, jeśli chodzi o informacje, może pan mieć zastrzeżenia, ale jeśli chodzi o reakcję tych wszystkich sił obserwujących czy reagujących, no to one nie były bezczynne. One nie były bezczynne, ale proszę popatrzeć, jaki był ciąg dalszy, bo to, że jest gdzieś tam to obserwowane, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to są pozostałe reakcje, uruchomienie systemu i to jest odpowiedź na pytanie, czy państwo działa, czy nie działa. Ja mam głębokie przekonanie, że w przypadku zarówno tego wydarzenia w Przewodowie, jak i później, zwłaszcza tego, co się zdarzyło pod Bydgoszczą, państwo nie zadziałało. Nie zadziałał minister obrony narodowej. Natomiast to, co się wczoraj stało, od samego początku, od rana do wieczora, kiedy to został wezwany przedstawiciel Federacji Rosyjskiej i została mu wręczona nota protestacyjna, to było od początku modelowe działanie państwa, które znalazło się w sytuacji no takiej, gdzie zabłąkana albo specjalnie wypuszczona rakieta, bo tego, ja uważam, nigdy się nie dowiemy. Dokładnie jakie cele przyświecały w tej sytuacji. Możemy domniemywać na podstawie naszych doświadczeń, tego co się dzieje. Natomiast całe działania, wszystkie działania, które zostały podjęte od rana do wieczora, były działaniami modelowymi. Krzysztof Bosak. Ja nie mam zastrzeżeń do tego, co się działo wczoraj, natomiast musimy to powiedzieć uczciwie, że wiemy w gruncie rzeczy niedużo. Możemy oceniać głównie politykę informacyjną rządu. Jeżeli jesteśmy informowani tego samego dnia, na bieżąco odbywają się spotkania wszystkich właściwych władz, jesteśmy o tym informowani, czego więcej chcieć. Tam, gdzie była krytyka w okresie poprzednich rządów, ona dotyczyła wielomiesięcznego ukrywania sprawy, a następnie konfliktów, które zabrnął minister obrony narodowej z generałami, wzajemnego na oczach opinii publicznej, zażenowanej, przerzucania się odpowiedzialnością, ujawnienia tego, że być może procedury nie działały prawidłowo, wypuszczania do mediów dokumentów wewnętrznych, wojskowych i monowskich i próbą odsunięcia od siebie odpowiedzialności przez kogoś, kto tę odpowiedzialność politycznie niesie, czyli przez ministra obrony narodowej. To były przyczyny wniosków o odwołanie, które jako Konfederacja poprzedniej kadencji popieraliśmy, plus wiele innych rzeczy, gdzie mieliśmy krytyczny stosunek do różnych zaniedbań i błędnych decyzji ministra Błaszczaka, ale to temat na inną rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi przewodowo, to warto wspomnieć, że poza nieudolną w tamtym czasie polityką informacyjną, to znaczy my się właściwie wszystko dowiedzieliśmy z amerykańskich mediów, zanim polska strona wydała jakikolwiek komunikat. Dopiero ośmielona tym, że Amerykanie już właściwą wersję podali do publicznej wiadomości, polska strona, przedstawiając się jako bardzo odpowiedzialna, przedstawiła swój komunikat, powtarzając amerykańską wersję. Do dziś zresztą pewnie będą krążyć wątpliwości, czy to była prawda, czy to była po prostu wersja jakaś podana. Natomiast te wątpliwości będzie wzmagać fakt, że później i wcześniej rząd dezinformował opinię publiczną w zakresie jakości współpracy ze stroną ukraińską. A dziś po roku wiemy, że Kijów blokował w tej sprawie śledztwo, nie wykonywał wniosków o pomoc prawną, mimo że państwo polskie udzielało Ukrainie wszelakiego wsparcia, jakim tylko dysponowało. To śledztwo zostało zablokowane i to uniemożliwiło wypłatę odszkodowań rodzinom ofiar. I to jest sytuacja też żenująca i też obciążająca konto poprzedniego rządu, w tym ministra Błaszczaka.
Proszę Państwa, tak jak już wspomniałam, ten incydent miał miejsce niemal równolegle z serią ataków na całe terytorium Ukrainy. I można się zastanawiać, czy to, że zginęło kilkadziesiąt osób, kilkaset jest chyba kilkaset już jest rannych, czy z tego może być, jeśli w ogóle może być ze śmierci jakieś dobro, takie dobro, że Zachód, który troszkę przysypia i się przyzwyczaił, że ten konflikt tam jest, tli się, że tam ludzie jakoś żyją, może Zachód się ożywi w tej sprawie i ci, którzy mają wątpliwości i są już zobojętniali na to, co się dzieje, jakoś ruszą z pomocą. Panie profesorze, jak pan myśli? Sądzę, że tak zwany Zachód w sensie kulturowym jest w głębokim kryzysie nie tylko moralnym, ale poznawczym. Instytucje, które przez wieki w cywilizacji łacińskiej były źródłem sprawdzalnej wiedzy, czyli świat akademicki, zostały zdegradowane. I degradacja intelektualna najlepszych amerykańskich uczelni doprowadziła do kretynizmu, który otworzył ramy dla masowego antysemityzmu, co widzimy w najlepszych amerykańskich uczelniach. I to jest sygnał, że niestety kluczowe elity i analityków, i polityków zachodnich, nie mówiąc już o mediach, utraciły kontakt z rzeczywistością, bo u źródeł tego, że ofensywa ukraińska ugrzęzła, że nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, leżało opóźnienie pomocy. Gdyby pomoc amunicyjna, rakietowa, artyleryjska z Zachodu dla Ukrainy była błyskawicznie udzielona we właściwym czasie, Rosjanie nie mieliby okazji tak głęboko i sprawnie ufortyfikować swoich linii obronnych. I to zapaść intelektualno-moralna Zachodu jest przyczyną tego, że po pierwsze pozwolono Putinowi na tą agresję i po drugie, że w momencie, gdy intencje Putina zostały odsłonięte, nie potrafiono w należyty sposób masowo, skoordynowanie i szybko wesprzeć Ukrainę. No dobrze, ale czy ta zapaść jest na tyle głęboka, że nic się nie zdarzy, nie będzie tego przebudzenia? Ona jest bardzo głęboka. Liberalny Zachód stał się światem populistycznym. Ci politycy Zachodu, którzy krytykowali rzekomy populizm w Polsce, ulegają ciśnieniom swoich własnych populistów i nie są w stanie stosować racjonalnej polityki obronnej. No tak, ale jest bardzo wielu analityków, którzy uważają, że jeśli ta wojna się rozszerzy, to nie tylko na Polskę, że jeżeli Rosji pójdzie dobrze, to zaatakują dalej. I to, co pani powiedziała, jest właściwym punktem spojrzenia na tego typu incydenty. Dlaczego po takim, wydawałoby się, niewinnym incydencie szef BBN-u rozmawia z Jakeem Sullivanem, który w istocie w Białym Domu odpowiada za politykę obronną? Bo nigdy nie wiemy, czy coś, co się może wydawać przypadkowym wtargnięciem rakiety, czy testowaniem też przemyślanym, ale tylko testowaniem systemów obronnych NATO, jak komunikacja natowska reaguje na to, nie jest przejawem większej prowokacji rozszerzenia teatru wojennego. Tu nawet jeśli nie teraz, to za parę lat. Pytanie jest, dlaczego my nie mieli teraz, czy z innych powodów, testować możliwość rozszerzenia teatru wojennego, a nie tylko. Eksperci mówią, takie wtargnięcia, niezależnie od tego, czy są przypadkowe, czy nie, służą testowaniu na przykład, jak systemy elektronicznego rozpoznania, radarowe, antyrakietowe reagują, jakim tempie są podnoszone, prawda, do wysokiego poziomu sprawności. I teraz nie możemy wykluczyć, że w którymś momencie to nie będzie testowanie, że to będzie już będzie rozpoczęcie działań zbrojnych. Na tym polega ten problem naturalnego opóźniania. Przecież zdarzenie miało miejsce około 7 rano, komunikat był kilka godzin później i tak powinno być, bo na początku nie wiadomo, co się dzieje.
Nie wiadomo, co i musimy się liczyć. Do końca nigdy nie wiadomo, i co musimy się dzieje. I proszę media i polityków wszystkich ugrupowań, żeby liczyli się z tym, że władza, jaka by nie była, będzie z opóźnieniem informowała. Po konsultacjach z sojusznikami, po upewnieniu się, że nasze odczyty radarowe i inne sygnały są potwierdzone przez odczyty sojusznicze. Rozumiem, że to też jest apel do byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, który też się troszkę pospieszył. W tym przypadku moim zdaniem się pospieszył. Paweł Kowal. Rosja będzie się w najbliższych latach szybciej zbroiła. Jest jasne, że nie za 10 lat, tylko za 2, 3, 4 lata będzie zdolna do tego, żeby wykonać kolejny krok, jeżeli dzisiaj tego nie zatrzymamy. Celem polskiej polityki jest zatrzymanie imperializmu rosyjskiego. To oznacza dzisiaj danie możliwości prowadzenia wojny przez Ukrainę. W praktyce to oznacza, że kluczowy będzie jednak rok 24. Ukraina w 2023 roku zrobiła bardzo dużo, jeżeli chodzi o zmianę swoich zdolności obronnych, poprawę. Ja co roku w ostatnich latach byłem w tych samych punktach na linii frontu między Rosją a Ukrainą. Widziałem, to było gołym okiem widoczne tego lata, że Ukraińcy są lepiej przygotowani, ich zdolności bojowe są dużo większe. Co to teraz w praktyce oznacza? W praktyce oznacza, że koncentracja naszych działań politycznych będzie wokół tego, żeby Ukraina dostała możliwości obrony. Poprzez zakupy, żeby kupowała odpowiednią broń i amunicję oraz żeby otrzymywała odpowiednią broń i amunicję. To jest najlepsza inwestycja, jeżeli patrzymy z tej perspektywy 2-3 lat. Jeśli dzisiaj nie wzmocnimy naszego przemysłu obronnego, a jednocześnie nie udzielimy Ukrainie wsparcia, ale przede wszystkim musimy politycznie cisnąć na naszych sojuszników w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, to może się okazać, że Rosjanie dostaną dodatkowy czas na to, żeby się dozbroić. Stawką jest bezpieczeństwo Polski. I nie tylko Polski. Czas Polski, no, ja traktuję, nie wiem, zagrożenie dla Finlandii na przykład, jako element bezpieczeństwa Polski, bo to jest wspólne bezpieczeństwo dzisiaj. Nie tylko tak to trzeba... Nie, ja miałam na myśli, że fala może odpukać, przesuwać się dalej na zachód. Tak to trzeba traktować. Czyli kluczowe są najbliższe 2 lata. W tym czasie trzeba, i to się będzie działo, dozbrajać Ukraińców, ponieważ mogą się bronić, pomóc im w tym, żeby kłopoty z rekrutem rozwiązać, na przykład wspierając ich, jeżeli chodzi o powrót Ukraińców, którzy są zdolni do walki z Zachodu. To jest jeden z istotnych elementów. Jednocześnie rozwinąć polski przemysł obronny, tak żeby zdolność do odstraszania i żeby nikomu w Moskwie nie przyszło do głowy, żeby pójść dalej. To jest jasny plan i to jest kluczowa kwestia na najbliższe lata. Panna Nowicka, czy Lewica jest gotowa na jakieś przewartościowanie swoich celów, jeśli chodzi o wydatki, na politykę społeczną, jeśli będzie taka konieczność? Nie widzę w tym momencie żadnego powodu, żeby cokolwiek przewartościowywać, jeśli chodzi o politykę społeczną. Nie mówię, że teraz natychmiast, tylko mówię jeśli ten scenariusz będzie się realizował. Jeżeli będzie scenariusz się pogłębiał, będzie coraz gorzej, to różne trzeba będzie brać scenariusze pod uwagę. Na pewno nie jest to żaden moment. Ludzie czekali na podwyżki, na pieniądze, nauczyciele, prawda, sektor publiczny, tam przecież nie było podwyżek. Nie, ja myślałam o takim planowaniu bardziej długofalowym. Żeby to brać pod uwagę. Nie, to tu mamy wroga, myślę, że na razie, jeśli chodzi o to, to ja myślę, że są rzeczywiście zagrożenia związane z tym, o czym jeszcze była wcześniej mowa, ale warto zwrócić uwagę na to, że to jest tak, 2 lata mijają od kiedy się wojna zaczęła. Widać znużenie i w Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych tą wojną. Widać, że nakłady finansowe maleją. Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gdyby wygrał Trump albo ktoś podobny, no to można powiedzieć, że to była zgroza i fatalna wiadomość i dla świata, no i dla Ukrainy też i dla nas. Ale też chciałam zwrócić uwagę na inne zagrożenie, które my moglibyśmy też próbować ograniczyć na poziomie Unii Europejskiej.
Rosyjskiej, dlatego że jest problem, jeśli chodzi o sankcje, bo one niestety nie są w pełni szczelne. Mamy problem z produktami i technologiami podwójnego zastosowania, które masowo są sprzedawane Rosji w jednym celu, a wykorzystywane przez Rosję do zbrajania się i że w tej chwili Rosja się zbroi. I ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest też takie wyzwanie, żeby próbować uszczelnić właśnie te umowy handlowe z Chinami, innymi krajami, z którymi mamy relacje ekonomiczne, żeby zminimalizować, bądź najlepiej wykluczyć takie sytuacje, że sprzedaje się Rosji technologie w celach pokojowych pozornie, a de facto są przez Rosję wykorzystywane do dozbrajania się. I to jest ogromne zagrożenie, z którym mamy do czynienia. Jarosław Sellin. Na poziomie społeczeństw świata zachodu, tak jak go definiujemy, czyli Stany Zjednoczone z Kanadą, a w Europie Europa Zachodnia i Środkowa zorganizowana w struktury NATO i Unii Europejskiej, rzeczywiście widać takie zmęczenie społeczeństw, które są przyzwyczajone do tego, że beztrosko i dosyć hedonistycznie żyjemy i odsuwamy od siebie właściwe rozpoznawanie problemów i zagrożeń, które do nas docierają. Takie po prostu wewnętrzne zepsucie, tak? Że chcemy żyć tak jak dawniej i nie chcemy, żeby nam jakieś problemy zawracały głowę. I tutaj widzę pewien problem, taki kryzys, że to zmęczenie właśnie wojną rosyjsko-ukraińską, znudzenie, brak nowych faktów jakichś przełomowych i tak dalej powoduje, że te społeczeństwa się od tego problemu odwracają. Nadzieję widzę w deep state'ach, no bo jednak przywództwa tych najważniejszych państw tego świata zachodu jednak widzą trochę więcej, trochę dalej, mają swoje właściwe think tanki, które potrafią to ocenić w perspektywie wielu lat do przodu. I jednak ufam w związku z tym, że nadal ta pomoc na przykład finansowa związana z utrzymaniem niepodległego państwa ukraińskiego i z pomocą militarną dla nich, zarówno w Stanach Zjednoczonych te pieniądze 60 miliardów dolarów będą odblokowane jakimś porozumieniem styczniowym wewnątrz elity politycznej amerykańskiej, a w Europie również te bodajże 50 miliardów euro, które zostały zawetowane przez Węgry, na zasadzie porozumień międzyrządowych też będą odblokowane. Więc ta pomoc, liczę na to, że jednak Ukrainie będzie w roku 2024 przysyłana, bo to będzie chyba rzeczywiście rok kluczowy. Jeżeli myślę, że w tym roku 2024 się rozstrzygnie, na jakich pozycjach przed ewentualnymi negocjacjami rozejmowymi bądź pokojowymi stoi Rosja i na jakich pozycjach stoi Ukraina. Jeżeli to będą takie pozycje jak dzisiaj, no to Rosja tak naprawdę wygrała. Tutaj musi dojść do jakiegoś istotnego odbicia i uwolnienia terytoriów ukraińskich okupowanych przez Rosję i trzeba Ukrainie po prostu w tym dopomóc, żeby z innej pozycji można było z Rosją na ten temat rozmawiać. No i trzeba to wszystko też widzieć w szerszej perspektywie. Generalnie eskaluje coraz bardziej konflikt antyzachodu z Zachodem. Antyzachodu rozumianego jako Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran, niektóre kraje południa zagospodarowane przez te potencje, który chce z piedestału porządkującego, można powiedzieć, porządek światowy Zachodu strącić. Chce Zachód strącić z tego piedestału. I niestety mamy też pewne słabości wewnętrzne w tym świecie Zachodu, które w tym dopomagają, o których wspomniał też pan profesor Zybertowicz. Mirosław Suchoń, jak pan sobie wyobraża naszą rolę jako bezpośredniego sąsiada Ukrainy, ale też państwa wspierającego Ukrainę od początku, w inspirowaniu Zachodu do większej aktywności? No, tutaj oczywiście mamy kilka różnych ścieżek, którymi powinniśmy podążać i też trzeba jasno powiedzieć, że wielu z nich nie wykorzystywaliśmy, choćby narzędzia dyplomatycznego, gdzie rzeczywiście to jest takie podstawowe narzędzie, którym różne państwa wpływają na decyzje innych państw i to naprawdę różnymi kanałami, począwszy od dyplomacji sensu stricte, czyli tej prowadzonej przez rząd, poprzez dyplomację parlamentarną, dyplomację gospodarczą. To są tego typu rozwiązania, które w ramach pewnego miksu politycznego powinniśmy stosować. I oczywiście największym problemem jest to, że przez wiele lat nasza dyplomacja nie była słuchana, czy raczej w ogóle tej dyplomacji nie było. To powodowało, że
nasze argumenty. Ale sąsiada... akurat w sprawie Ukrainy była słuchana. No, ja pamiętam takie uchwały wręcz antyukraińskie, które były przyjmowane jeszcze kilka lat temu przez obecną większość, które powodowały, że nasza komunikacja w tej sprawie... Ale jakie antyukraińskie? No, były takie w okolicach 2017-2018 roku. Ale mówię o sporze historycznym, który jest zupełnie naturalny, no, ale trudno... No, no przepraszam. Nie, 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 ale spór historyczny... Przepraszam bardzo. Nagle się nie... Jeżeli z jednej strony są podejmowane takie typu, tego typu działania, z drugiej strony próbuje się komunikować kanałami dyplomatycznymi jakieś inne stanowisko, to jest to po prostu niewiarygodne. Ja mówię o tym, że jeżeli chodzi o naszą politykę... Nie lubię swojego stanowiska prezentować, bo nie taka jest moja rola, ale tutaj chciałabym głęboko zaprotestować, bo to jednak są działania równoległe. Nie może być Pani posłanko, proszę przyznać, państwo polskie, społeczeństwo polskie właściwie rozpoznało zagrożenie z 22 roku, a społeczeństwo właśnie to jest państwo również. Kończy pan Suchoń i dalej... Nie byłoby takiego przyjęcia takiej masy uchodźców, gdyby nie działania państwa polskiego. To, co pan powiedział, to społeczeństwo. Pojawiło się na granicy, społeczeństwo szeroko otworzyło ręce, ale chcę powiedzieć co innego, ponieważ to o przeszłości to pokazuje, jakie były te słabości. Natomiast to, co dzisiaj my powinniśmy robić, to oczywiście silna dyplomacja różnymi kanałami, ale stare powiedzenie mówi, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ja widzę wyraźnie, że tutaj jakby polityka rosyjska, to co mówił pan przewodniczący Kowal, ekspansywna, która powoduje pewne zmiany w przestrzeni międzynarodowej. My powinniśmy na to reagować z całą mocą i zarówno w tej sferze politycznej, dyplomatycznej, czyli wzmocnienie relacji z naszymi sojusznikami na całym świecie, ale przede wszystkim w Unii Europejskiej. Mamy problem Węgier, najbliższego sojusznika poprzedniego rządu, który no, przez wiele lat tą kartą ukraińską próbuje grać i pewnie będzie próbował grać, gdzie rozsypuje tę całą jedność Unii Europejskiej w tej bardzo trudnej sprawie. Ale na końcu sprawie. Zawsze może wyjść z sali obrad. Może, no ale tutaj no była szansa, jak rozumiem, przez wiele lat i znowu opieramy się o kwestie historyczne. Była szansa przez wiele lat przekonać do swoich racji premiera Orbana. Nie wykorzystano tej szansy, więc silna gospodarka, silna dyplomacja na wielu poziomach i to jest coś, co powinniśmy robić. Kwestia zbrojeń, kwestia amunicji, dzisiaj jedna z kluczowych spraw. Bo ja się nie zgadzam z taką tezą postawioną, że no, zabrakło decyzji. Moim zdaniem decyzje były. Problem w tym, że ta kultura pokoju, w której świat zakosztował w ciągu ostatnich 30 lat, tak myślę, że tak można to zdefiniować, ona spowodowała, że gdzieś to zagrożenie znalazło się za jakąś mgłą i oczywiście gospodarki przestawione na taki proces pokojowy, proces dobrobytu, one funkcjonowały w zupełnie innych obszarach. Natomiast proszę, to, co dzisiaj jest dla nas... Panie przewodniczący, Krzysztof Bosak, i jeszcze mam jeden ważny temat. Myślałam, że będę mieć 4 tematy, ale chyba tylko jeden. To, co dzisiaj jest poważnym zagrożeniem, to fakt, że gospodarka rosyjska przestawiła się na tory wojenne. Trudno oczekiwać, że to pozostanie w magazynach. W związku z tym my musimy znaleźć na to odpowiedź. I tutaj też bardzo silna rola nowego rządu. Jestem przekonany, że te decyzje będą właściwe. Pan marszałek Krzysztof Bosak, jak się powinniśmy zachowywać? Jaka jest nasza rola? Znaczy, my przede wszystkim powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo i oczywiście cała dyskusja o polityce międzynarodowej jest potrzebna, natomiast musimy rozumieć, że nasze narzędzia oddziaływania na politykę innych państw są w gruncie rzeczy niewielkie. I to z wielu powodów. Po pierwsze, polityka innych państw wynika z interesów innych państw. To nie jest tak, że oni są niedoinformowani, trzeba im coś wytłumaczyć, oni zmienią swoją politykę. Często są poinformowani tak samo dobrze jak polska elita polityczna, albo i lepiej. I po prostu mają inne rozpoznanie swoich interesów na forum międzynarodowym. Tak jak kiedyś nie chciano umierać za Gdańsk, teraz nikt nie będzie umierał za Warszawę, to pan ma na myśli tak w skrócie i troszkę trywialnie mówiąc. Nikt nie będzie umierał za Kijów, natomiast jeżeli zaatakowane zostanie któreś ze wschodnich państw,
wschodniej flanki NATO, to rozpoczną się intensywne konsultacje polityczne, jak sobie z tym problemem poradzić. Oczywiście są jakieś natowskie plany, nie twierdzę, że ich nie ma, żeby było jasne. Natomiast od dobrych kilku lat na wszelkich konferencjach strategicznych międzynarodowych dyskutowane są problemy z niedostatecznym dofinansowaniem i zmodernizowaniem armii europejskich sojuszników NATO, z brakiem fabryk amunicji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo długo można by o tym mówić. Natomiast jeżeli chodzi o polski wpływ na te sprawy, on jest niewielki, ponieważ żaden z poprzednich rządów nie wykształcił narzędzi wpływu na te na te państwa. Opowiadanie jakiejś intensywnej dyplomacji na poziomie ogólników prowadzi nas donikąd. Polska nie ma w tej chwili żadnego operacyjnie działającego instytutu, think tanku, redakcji, ośrodka wpływu ani w Nowym Jorku, ani w Brukseli, ani w Berlinie, ani w Paryżu, ani w Londynie. Jeżeli byśmy chcieli zaprosić polityków z innych państw i ekspertów i dziennikarzy, ich do czegoś przekonywać, możemy sobie wynająć salę w hotelu. Na tym poziomie jesteśmy i dokładnie tak dyplomacja była uprawiana przez ostatnie 8 lat. Wynajęcie sali w hotelu i przesłanie kilka osób w Polsce, z Polski, żeby coś opowiadały. W tym samym czasie inne państwa utrzymują redakcje, utrzymują duże konferencje, utrzymują różne rzeczy. Jeszcze co więcej, idziemy wstecz. Można by powiedzieć po przejęciu władzy przez nową koalicję, bo rząd PiS-u przy wielu negatywnych rzeczach, które zrobił, zaczął budować ten anglojęzyczny kanał telewizyjny TVP World i teraz słyszymy, że został on skasowany. Tak? Może był źle prowadzony, może trzeba było tam coś poprawić, ale skasowanie tego na dzień dobry jest takim sygnałem, że nam po prostu nie zależy na oddziaływaniu na anglojęzyczną opinię publiczną. Jedną z rzeczy, które można zauważyć, które zostały zrobione, to przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, organizacja anglojęzycznej konferencji o sprawach strategicznych, chyba już drugi rok rzędu pism, arka strategiczna pismu, to tam większość gości, mówców było zaproszonych z zagranicy i takie rzeczy należałoby organizować, żeby w ogóle móc wpływać na opinię publiczną. Natomiast jeszcze raz to podkreślam, narzędzia wpływu są słabe, też dlatego, że polska klasa polityczna jest postrzegana na świecie jako wzajemnie skłócona. Polscy politycy są kojarzeni z tym, że ci, którzy akurat nie rządzą, to najwięcej mają do powiedzenia złego na temat tych, co rządzą, i z wzajemnością. To jest kompletnie bez sensu, bo tak naprawdę na świecie nikogo to nie obchodzi, jak bardzo my w Polsce jesteśmy skłóceni. To jest tylko żenujące. I warto też dodać, że my nie jesteśmy żadnym prymusem działań strategicznych i obronnych, jak to się wielu w Polsce wydaje. Polska armia jest niedoposażona. Ma zdolności w wielu obszarach bardziej na papierze niż faktycznie. I na tym musimy kończyć. Chaotyczne zamówienia, już kończę, panie redaktor, kończę. Chaotyczne zamówienia realizowane forsownie dopiero od momentu wybuchu pełnoskalowego konfliktu na Ukrainie, wcześniej ogromne zaniedbania. My naprawdę nie jest tak, że możemy się tutaj nie wiadomo czym pochwalić i mówić idźcie inni za naszym przykładem. W Polsce zrobiła się taka maniera, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, to jednak możemy się podać za przykład. Nie, w liczbach bezwzględnych to już wcale niekoniecznie. No, ale w liczbach do PKB to może, ale trudno na przykład, ale żeby jakaś eksperci Estonia za granicą dobrze wiedzą, że dużo część tego, co my deklarujemy jako wydatki na zbrojenia, to są wydatki na emerytów wojskowych z czasów PRL. Dobrze, jedno zdanie. Naprawdę jedno zdanie. Dobrze, bo pan, panie marszałku, nie zauważył, że po lutym 22 roku bardzo wielu przedstawicieli elit politycznych, niemieckich, francuskich, innych krajów europejskich, przyznawali, że Polska miała rację we właściwym rozpoznawaniu zagrożenia rosyjskiego i przestrzegając przed tym zagrożeniem rosyjskim, i przyznawali, że oni błądzili, że polska dyplomacja w tej sprawie, przestrzegając od lat, miała rację. Również akcja militarna, czyli pierwsza faza. Czyli ta pierwsza faza pomocy, to danie świadectwa, że wysyłamy my natychmiast nasz sprzęt na Ukrainę, żeby oni się mogli w tej pierwszej fazie ataku na Kijów i Charków obronić, co zrobili skutecznie, spowodowało, że kraje Europy Zachodniej też zaczęły wolniej, ale się przyłączać do tej pomocy militarnej. Taka była skuteczność polskiej dyplomacji. Panie ministrze, prawda jest taka, że miała rację, ale nie miała siły przebicia. Dlatego wszyscy poszli za nami. Proszę państwa, czy prezydenckie weto do ustawy okołobudżetowej było powodem, czy też pretekstem kolejnego zwrotu w planie zmian w mediach publicznych? Mianowicie postawiono spółki medialne w stan likwidacji. Najpierw Polską Telewizję, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową, a następnie wczoraj 17 spółek regionalnych. Czy jest jakiś plan tych zmian? Czy to się tak dzieje w reakcjach na to, co się wydarzy? I co dalej będzie? Pan Paweł Kowal.
PiS-owcy myśleli sobie, że przegrają wybory, ale chociaż mimo, że przegrali, to i tak będą wszędzie rządzić. I to chyba jest istota tego zagadnienia. Mi się wydaje, że to jest tak jak komuniści w 1989 roku. Oni też chcieli, dopuszczali to, że przegrają wybory, że do Sejmu wpuszczą kogoś z Solidarności, ale w gruncie rzeczy całą gospodarkę będą kontrolowali, podobnie jak system medialny. Tak, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy to jest absolutnie odpowiedź na pani. To jest absolutnie odpowiedź na pani pytanie. Media muszą stać się publiczne. Media muszą reprezentować różne punkty widzenia. Tam musi być normalna dyskusja. To jest przecież tak, że myśmy się wczoraj dowiedzieli, czym jestem oburzony, że w rządowej telewizji była na przykład lista filmów, które były zakazane do puszczania, w tym były filmy Wajdy. No to ja się, przepraszam, pytam, czym to się różni od tego, od zakazywania pokazywania Dziadów w 1968 roku. Oni naprawdę robili grube rzeczy w mediach i tak czy owak po prostu te media muszą być zmienione. Był czas na to, żeby sami je zmienili, a dzisiaj powinny być już te wszystkie środki prawne, w tym środki korporacyjne. Minister Skarbu Państwa jest właścicielem tych spółek medialnych, reprezentuje je minister kultury i w warunkach nadzwyczajnych, a to są warunki nadzwyczajne, będzie po prostu wykonywał swoją władzę. I oni się będą śmiali, oni będą chcieli to zostawić, ale po prostu to nie może być tak, że powstaje... Ale to nie jest tak, że na przykład profesor Piotrowski, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Marcin Dwiącek, to są jacyś bojownicy PiS-u, a oni mają zastrzeżenia. Ja nie mogę polemizować. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, organizacje międzynarodowe dziennikarskie, oni wszyscy krytykowali Pani telewizję. Redaktor, ale oni naprawdę uważali, że przegrają wybory, a potem będą siedzieli w tych mediach, zarabiali po 1,5 miliona i codziennie mówili Fur Deutschland na urzędujący rząd i uważali, że to służy polskiej racji stanu. No to się skończyło. Pan profesor Zybertowicz, jeśli chodzi o ten sposób, pan tu widzi jakiś plan, sposób zmian, czy jest w tym jakaś metoda? Nie chcę powiedzieć, że w tym szaleństwie. Metoda jest bardzo prosta. Teraz będzie przekaz Nicht für Deutschland, prawda? I Polacy mają uwierzyć. Proszę bardzo, ale czy tu jest taki przekaz? Ja mam pytanie do profesora Zybertowicza. Czy on naprawdę uważa, że prowadzenie polityki w ten sposób, że rządowe kanały codziennie atakują urzędującego premiera i go dezawuują, było reprezentowaniem polskiej racji stanu? Jak to się ma do pana wcześniejszych wypowiedzi? Bo tu nie jest miejsce na żarty, panie profesorze. Jak ktoś zakazuje w Polsce oglądania Wajdy i bierze za to 1,5 miliona, to ja nie widzę tu powodu do żartów. Może pan sobie żartować, ale pan to na swoje konto robi, jak pana to śmieszy. Czy pan profesor zamilkł i nie będzie kontynuował? Nie, bardzo proszę, bo ja jednak zadałam pytanie. Czy jest? Nie, to jest trochę żenujące. Jesteśmy z Pawłem Kowalem od lat po imieniu. I powiedzmy tak, moja ocena jest taka. TVP Info i spora część audycji Telewizji Polskiej była sprowadzona za rządów PiS-u do poziomu złej propagandy. To nie ulega wątpliwości. Ale zarazem do tych źle zarządzanych kanałów regularnie byli zapraszani, z wyjątkiem niestety Konfederacji, przedstawiciele opozycji. Każdego dnia przedstawiciele opozycji platformerskiej krytykowali tę telewizję na antenie. Więc to nie było tak, że to... A to też normalnie nie moment, było. Moment. Ta telewizja nie była żadnym wzorem obiektywności. Teraz jest pytanie, czy to, co się próbuje teraz robić, czy ekipa, której przedstawiciele są tutaj w studio, w liczbie 3 osób. Czy ta ekipa próbuje wprowadzić nowe standardy, czy gorsze? Nie wiem, czy jest potwierdzona informacja o zakazie wyświetlania filmu Wajdy. Jeśli to jest prawda, to nie było to mądre, ale obecna ekipa zdjęła z dostępnych opinii publicznej, archiwów VOD, czyli Video On Demand, masę wartościowych produkcji, w tym zupełnie niepolitycznych. Ja rozumiem reakcję alergiczną premiera Neotuska, ministra Sikorskiego na serial Reset, no tak, ale to zdejmowano masę... Co to znaczy premiera tak Neotuska? Bo ja nie bardzo rozumiem. Głębokimi artykułami. Pozdejmowano masę materiałów niepolitycznych, historycznych. Więc widzimy tutaj po prostu cenzura na szeroką skalę. Ale coś innego jest ważne. Ja bym chciał poprosić Pawła Kowala, profesora historii, ogromnej wiedzy historycznej. Z czym się tobie, Pawle, kojarzy wysyłanie
pułkowników na odcinek kultury. W jakich to krajach wysyłano pułkowników na odcinek kultury? I moje pytanie jest takie, bo opinia publiczna jest podzielona. Czy Bartłomiej Sienkiewicz jest pułkownikiem, czy podpułkownikiem? Bo ja chciałbym jako badacz to wiedzieć. Dobrze, ale może to jest, może to nie jest najbardziej istotne. I teraz, pułkownik lub podpułkownik Sienkiewicz nie sprawdził się jako koordynator odpowiedzialny za służby. To pod jego bokiem, przy jego niewiedzy, służba kontrwywiadu wojskowego nawiązywała coraz głębsze relacje z FSB, z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Nie sprawdził się na odcinku bezpieczeństwa państwa i teraz, psuje... Moment, skończę zdanie, to ostatnie zdanie. Proszę. I teraz pan pułkownik czy podpułkownik Sienkiewicz psuje bezpieczeństwo informacyjne RP. Degradując system, nie naprawia mediów publicznych, które potrzebowały naprawy. On je degraduje. Ale przepraszam, bo Andrzej Zybertowicz to sobie wyobraża sobie, że to miało wyglądać tak. W telewizji codziennie jest atakowany rząd, opozycja w większości nie jest reprezentowana. Ja na przykład nie byłem w żadnym programie informacyjnym rządowej telewizji równo przez 7 lat i jestem pewien, że byłem też na jakiejś liście cenzorskiej. My przychodzimy do władzy i mówimy, prosimy cię panie Kaczyński, weź nas wpuść na godzinkę. No wyście sobie tak wyobrazili państwo. Dzisiaj ataki na Sienkiewicza, tak jak pan je przeprowadza, są nie na twoim miejscu, nie na twoim poziomie. Są absolutnie poniżej twojego poziomu i dlatego na nie odpowiada. Drodzy panowie, mamy kilka minut. Wyobrażacie sobie, że będziemy błagać teraz Jarka Sellina, na ciebie i Kaczyńskiego, żebyście pozwolili, żeby w mediach rządowych przez jeden dzień nie był atakowany urzędujący premier pod hasłem Wanda Nowicka, pani marszałek, czy te wszystkie opinie, które podważają legalność tych działań, które stawiają pod znakiem zapytania ich zgodność z konstytucją, z ustawami, nie budzą jakiejś refleksji, bo może można było inaczej, może można było poczekać. Ja wiem, że telewizja się niewiele zmieniła po wyborach, natomiast może te, nie wiem, ustawę o Radzie Mediów Narodowych można było zmienić w ciągu jednego dnia, dogadując się z prezydentem. Refleksje są następujące. Po pierwsze, doszło przez 8 lat rządów PiS-u do takiego naruszenia praworządności w Polsce, do wprowadzenia takich zmian, których odkręcenie tak naprawdę w tej chwili, które jest konieczne po to, żebyśmy wrócili na ścieżkę demokracji, na ścieżkę konstytucyjną, tak naprawdę wymaga przecięcia węzła gordyjskiego. Tak naprawdę. To, nie trzeba się przejmować ustawami, nie, więc tak? Nie, więc to nie, no przede wszystkim. Ale drugi problem polega na tym, że nigdy nie mieliśmy do czynienia w ciągu naszej ostatniej państwowości z taką sytuacją, że zmienia się władza na władzę demokratycznie wybraną, a tamta władza nie chce się odspawać, bo telewizja, to nikt nie zaprzeczy, że telewizja publiczna, tak zwana niepubliczna, przepraszam, to na nic nie miała z publiczną wspólnego. To jest czwarta władza, jak wiadomo. Ona w żaden sposób nie chciała i nadal nie chce się odspawać. Mamy panów, którzy zarządzają... Chciałam zaprotestować, że nie miała nic wspólnego z telewizją publiczną. Wiele było panów, momentów, które nic nie miały wspólnego, natomiast były tam kanały tematyczne, które miały wiele wspólnego. One na pewno, proszę się nie obawiać, nic im nie będzie, na pewno nie będzie problemu. Natomiast ja jestem tą osobą, jeszcze chciałabym tutaj, bo tu stanął wątek, kto chodził, kto nie chodził. Ja niestety chodziłam do tych programów no, niejako z łapanki, z poczucia obowiązku, że nie można tej telewizji pseudopublicznej odpuścić i zostawić PiS-owi. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy do tej telewizji, pan poseł Suchoń też tam bywał i podejrzewam z równą abominacją i z niechęcią, ale z poczucia obowiązku, że jakiś głos próbować, tam trzeba dawać inny głos, ale tam się nie dawało, tam po prostu pseudodziennikarze nie dawali się wypowiadać takim osobom jak my, tylko natychmiast po trzech słowach natychmiast wkraczali w wypowiedź i kazali i po prostu próbowali zagłuszyć i zablokować to, co mamy do powiedzenia. Także to była pseudo. Jesteśmy zgodni, że nie działo publiczna. Się najlepiej w niektórych programach
zachowała się i żeby nie wyszło, że ja zmiany ja jestem, są potrzebne, że ja panią tu zagłuszę, ale mam tak, trzy osoby. Zmiany nastąpią i na pewno niebawem i państwo będą zadowoleni, że teraz będziemy mieli wreszcie obiektywną, zgodną ze standardami dziennikarskimi, telewizję publiczną, naprawdę publiczną. Przepraszam, będę panów bardzo skracać, ale wydawał mi się temat ukraiński niezwykle ważny, dlatego bardzo wiele o tym mówiliśmy. Proszę bardzo. Ja wchodząc w retorykę Pawła Kowala, powiem tak, pisowcy rzeczywiście naiwnie myśleli, że 8 lat będąc w opozycji, wasza formacja będąc w opozycji i chodząc z koszulkami konstytucja i z wrzaskami, że rzekomo w Polsce naruszana jest praworządność, że będą działać zgodnie z prawem, kiedy ewentualnie dojdą do władzy. Tymczasem w ostatnich 34 latach nikt trzy razy tak ostro nie złamał prawa, jak pułkownik Sienkiewicz jako minister kultury 20 grudnia podejmując decyzję o zmianie władz mediów publicznych, do czego nie miał prawa, bo mamy lex specialis dedykowany tym mediom, które to regulują i nigdy żaden przedstawiciel władzy wykonawczej nie ośmielił się czegoś takiego zrobić. 27 grudnia likwidując TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową, a wczoraj likwidując 17 rozgłośni regionalnych radia publicznego, do czego też nie miał prawa, bo lex specialis tego nie przewiduje. Więc poprzez łamanie prawa, łamanie konstytucji, oni przywracają praworządność. Dobrze, w dodatku w takim anturażu, że policja otacza budynki, silni ludzie wchodzą do budynków, poturbowana posłanka z mojego ugrupowania, wygaszane anteny, ludzie się budzą, tak jak 13 grudnia 81 roku i nagle anten nie ma przez wiele, wiele dni. To jest naprawdę, są najgorsze skojarzenia i oni chcą praworządność przywracać totalnym łamaniem prawa, takiego, którego jeszcze nigdy w ciągu 34 lat nie wykonywał. Mirosław Suchoń, co jest na końcu tej drogi? Niech pan nie powie, że jest piękna, idealna, obiektywna telewizja. Ale właśnie... Chodzi mi o te zmiany formalne. Pani co będzie na końcu tej drogi? My teraz jesteśmy w stanie likwidacji. Pani redaktor nie była precyzyjna, dlatego że nie tylko telewizja, ale także i radio. I inne formy... Tak, ale już w skrócie mówię. ...które należą do tak zwanych mediów publicznych. Rzeczywiście niezależne konkursy, w których nie będzie partyjnych nominacji, tak jak to było choćby z prezesem Kurskim, ale będą publicznie znane warunki i publiczny konkurs. To będą media, które będą realizowały zasadę wyrażoną w Konstytucji, polegającą na rzetelnym informowaniu, przekazywaniu informacji, a nie tworzeniu narracji jakiegoś równoległego świata, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat. To będą media, które będą zakorzenione w lokalnych społecznościach, te regionalne media, które są blisko ludzi, będą pokazywały, będą informowały, co się dzieje w tych społecznościach. Dzisiaj widzimy histerię byłej władzy, ponieważ część z nich odsuwanych jest od tych lukratywnych posad. 1,5 miliona złotych, pani redaktor, no to nie jest arogancja, to jest bezczelność podniesiona do jakiejś entej potęgi. Dzisiaj widzimy, ja się zgadzam, że to są horrendalne sumy, ale mam nadzieję, że jak ta telewizja nowa będzie powstawać, to nie będą państwo patrzyli przez pryzmat tych, że tak powiem, w cudzysłowie, błędów i wypaczeń i telewizja nie będzie pozbawiona pieniędzy. Przepraszam za taki osobisty wątek. Pani jest związana z Trójką całe swoje zawodowe życie. Jeżeli popatrzymy na to, co się stało z Trójką w ciągu ostatnich 8 lat, z 8 do około 8 do 2%, tak zmalała słuchalność, to przecież jest dramat. Media, które naprawdę w swojej dziedzinie były... No wspaniałe. Trójka była jakimś symbolem 8 lat temu. Dzisiaj zostały zaorane przez tych politycznych nominatów. Przecież to, że nie można puszczać człowieka z żelaza, w programie, który człowieka nie z marmuru jest zaorany, w telewizji publicznej. Przypominam. Ja nie mówię o pani programie, mówię o słuchalności, ale to dotyczy przecież wszystkich pół minuty dla pana Bosaka litości. Proszę. Zaorali media publiczne, a dzisiaj kwiczą za przeproszeniem. Dobrze, mam nadzieję, że pan Bosak nas wszystkich nie zaorze. Państwo, proszę bardzo, Krzysztof Bosak, pod pana, również pod pana kierownictwem, zaorano media publiczne. Powinien pan się wstydzić, a nie tutaj arogancko się wypowiada. Dziękuję. Powinien pan się wstydzić za to, a nie... Krzysztof Bosak, panie przewodniczący. Ja myślę, że wszyscy z zażenowaniem patrzymy na to, co się dzieje. Chcieliśmy wszyscy, myślę, zmiany i mediów publicznych, a nie partyjnych, zakończenia cenzury, zakończenia propagandy, natomiast mamy
w niektórych momentach wręcz fizyczną walkę o kontrolę nad majątkiem, nad zasobami i ogromny chaos prawny, który te decyzje likwidacyjne teraz rodzą, czy działania, co do których nie wiemy nawet, czy sąd je uzna. Natomiast, żeby coś wprowadzić odrobinę spokoju, to nie jest pierwsza wojna media publiczne. Już były wcześniej spory, które się kończyły w sądach, były zmiany władz, no, były operacje przejmowania. Pan był nawet troszkę uczestnikiem jednej z wojen, ale obserwatorem tam raczej niż raczej obserwatorem niż uczestnikiem. Pozycyjna. Natomiast to wszystko już było, natomiast nie w tak toporny i brutalny sposób. Dziękuję bardzo. I potrzebujemy, Krzysztof Bosak, potrzebujemy Słuchaj, próby Jarosław budowy Selin, konsensusu, Andrzej a nie dziękuję bardzo. Dobrego roku, żeby się wszystko uspokoiło.